no to wie pan, jak tutaj był rozbiór polski, ojciec był pod tym Wilnie, to rosyjskie było. Ho, ho, ja wiem, 1908 może, bo tam 40 lat to mieszkał ojciec. I ojciec zwolnili jego, nie, on się zwolnił sam, już wyszły lata z kolei. I ja potem otrzymywałam do końca gimnazjum, jak ja uczyłam się tam, do końca dostawałam pensję. Od kolei. Ciebie pan wyjeżdżali Polacy na wszędzie, jak wszędzie. I do Ameryki wyjeżdżał, ojciec trafił. Jak on trafił tam, dlaczego on pojechał tam, nie wiem. Ale w każdym razie budowali kolej tą dalekowschodnią, Mandżurię, tak? To, proszę pana, ojciec tam właśnie na kolei. A że skończył szkołę w Wilnie, inteligentniejszy był od tych Rosjanów wszystkich, proszę pana, to jego naczelnikiem stacji zrobili. A naczelnik stacji, to wie pan, figura. Bardzo... Co? Figura. Wielka szyszka. Ale bardzo dobrze było, bardzo dobrze było. Tak, a mama potem przyjechała tam do cioci, która ciocia też była tam. W Chinach już. A, no tak, tak, tak. No to ja się tam znalazłam, urodziłam się i chodziłam do szkoły polskiej gimnazjum. Wpierw do konwentu chodziłam, konwent polski był, Urszulanki. I potem do gimnazjum poszłam i tam skończyłam Henryka Sienkiewicza, imienia Henryka Sienkiewicza, no. No kolonia nasza mała, tam było jakieś 1500 było. Polaków wszystkich, tak? Tak. Konsulat był, polskie. No, proszę pana, bogaci Polacy byli, ale wie pan, Polacy i cukrownia polska była, to tego Żyd był polski, polski obywatel, ale Polacy pracowali tam. Potem było Tobacco Company, zaraz, to, no tobacco, no. Papierosowy. Tak, nie przemysł, a fabryka papierosów, no. Polacy pracowali, proszę pana. Sklepy polskie były, Żydzi, to wszystko Żydzi faktycznie, polscy obywatele Żydzi, także dobrze, do nim Japończycy nie przyszli, wie pan, jak to było, Japończycy w 1932 roku przyszli, okupacja była, Mandżury zaczęli wojować, proszę pana, z Chińczykami, tylko my wojny nie widzieliśmy, tylko wie pan, oni gdzieś tam wojowali. A ten Japończycy w 1932 przyszli, no i to już zaczęło się, wie pan, troszkę takie nakartki, bo Japończycy szykowali się do wojny z Ameryką na pewno, bo tam zbierali, no i w Chinach zaprowadzili w Harbinie, Harbin, porządek, bo wie pan, jednak i ulice zrobili, rzekę, ten... A ile okupacja... No, do 49 rok, 48. Jak Japończycy przegrali. Jak na Hiroshimę rzucili Amerykanie bombę, oni wtedy przecież rozwiązali Harbin. Tak. I było takie bezprawie, pamiętam, w Harbinie. Bo Japończycy przegrali. Chińskiej armii nie było, bo chińska armia była w tym... w Rosji, Mao Zedong, proszę pana, szykowali przyjść. Ale te parę tygodni czy dni, nie pamiętam, ja już nie pamiętam, wie pan, bezprawie było, to Japończyków poprosili, żeby oni pilnowali porządku w mieście, no. Tak, ale potem weszła ta golodrance, ta armia ruska weszła, ta nie, ruska, ta sowiecka, cholera. Wie pan, zaczęli naprowadzić porządek. Oj, proszę pana, co oni wyrabiali, to kupę dzikusów przyszło. Bo wie pan, my czekaliśmy, faktycznie Japończycy skończyli, już wojna skończona, wie pan, Japończycy wyjdą, bo Japończycy też niedobrzy byli, nie. Proszę pana, to my czekaliśmy, o, Europejczycy przyjdą, jak ta armia przyszła. Nie daj Boże, co oni wyrabiali. Wie pan, co aż wstyd mówić, co mu robili tam. No proszę pana, tak, dajmy na to, zaszli do japońskiego domu, a Japończycy jednak kulturalnie oni więcej od Chińczyków, wie pan, tak, byli. I wyrzucali, że to jest japońskie, trzeba wyrzucać meble za okno. Przez okno, proszę pana, wyrzucali meble, niszczyć. A potem podjeżdżali. Ja sama to widziałam tymi wozami, tak? I te meble zbierali i wywozili do Rosji, te połamane meble. No proszę pana,
To wiadomo, jak proszę pana zniszczyć, ale w ogóle, co proszę pana, my chowaliśmy się, ja nie mogłam w swoim domu mieszkać, bo Rosjanie jak zobaczyli Europejkę, to wie pan, to nie wiadomo, co tam by z nią zrobili. Proszę pana, jak Japończycy byli, to dali nam znaczki wszystkim Europejczykom. Ja miałam żółty, my mieliśmy żółty, Europejczycy, to znaczy Francuzi, Amerykanie, Polacy, wie pan, a emigranci rosyjscy mieli białe znaczki. I wie pan, bo tak, Japończycy jak zobaczyli żółte, to trzeba troszkę ostrożnie z tym, bo nie wiadomo kto. Ale jak biały, to on mógł po twarzy uderzyć Rosjanina, bo to emigranci byli rosyjscy. A oni nie lubili Rosjan. Jak i Chińczycy nie lubili, Japończycy Rosjanów nie lubili. Tylko, że jak zaczęła się wojna, w 1932 roku weszli Japończycy, jak zaczęła się wojna w 1939 i ta oś była Berlin, Rzym, Tokio, to już do Polaków też. Konsulat nasz wyjechał, już konsulatu nie było. Komitet powstał, ja w komitecie właśnie pracowałam. I proszę pana, Komitet Polski. Już dla obywateli wszystkich, no konsulatu już nie było. To w Tokio też już ambasador Romer, też już chyba on wyjechał też. A ja mam maturę podpisane przez Romera. Ten, co ma atlas wypisywał, jego brat. I właśnie Romer, jego brat, był w Tokio ambasadorem i on nasze wszystkie matury podpisywał. Wysyłało się tam maturę i on podpisywał. Ja panu maturę taką ja mam, o, taką maturę mam. Złożoną po polsku i po chińsku. I wie pan, na dobrym poziomie u nas gimnazjum było, bo tak Chińczyk wykładał, Japończyk wykładał, Anglik wykładał, wszystko po angielsku. Polski podstawowy był. Historia Dalekiego Wschodu po angielsku, korespondencja po angielsku, nie oprócz tego angielski. Potem chiński był i jak okupacja japońska, Japończyk wykładał u nas. No wszystko, geometria, algebra, fizyka, chemia. O, proszę pana, na pewno kto wyszedł z naszej gimnazjum, to umiał pisać dobrze i wiedział, gdzie co jest, proszę pana. Bo tutaj to nie bardzo tak wiedzą. Mieliśmy klub swój, Gospodę Polska, biblioteka była, jakieś, dużo książek było. I wie pan co, przyjechał delegat, oj tak, człowiek tak dużo ma wszystkiego. Wie pan, delegat z Polski przyjechał werbować nas do Polski i całą bibliotekę mogli tutaj przywieźć przecież, bo nas wagonami się jechali, tymi pociągiem jechaliśmy. Miesiąc czasu przez Rosję. Nowosibirsk, Ural, wie pan, tam my jechaliśmy przez... No i te wszystkie te książki dali Chińczykom na zmienienie. Jakie jeszcze organizacje polskie tam były? Harcerstwo Polskie, sportowcy, Polski Związek Sportowców, tak. No i harcerstwo, ja do harcerstwa należałam. Zawody, proszę pana. I wie pan co, procesje były Bożego Ciała. To Rosjanie, przecież to już nie było, proszę pana. Nie mieliśmy już procesji, nie. A Japończycy? Wstrzymywali ruch. Wszystkie samochody stanęły, procesja przeszła, procesja rozciągała się, bo i Chińczycy szli i unici są, byli unici, wie pan to co. Chińczycy z Polakami w procesji? Tak, Chińczycy. Ale to byli katolicy? Katolicy. I szliśmy do chińskiego miasta. Tam chiński kościół był, katolicki. I wie pan, z kościoła do kościoła się szło. Z tego głównego kościoła przez całe miasto. Tak, bo my mieliśmy dom, wynajmowaliśmy Japończykom mieszkanie. Trzy mieszkania. W jednym Rosjanie mieszkali, w drugim mieszkała rodzina japońska, a w trzecim Japończyk mieszkał. I proszę pana, ten Japończyk pracował w wojennej misji. I jak Japończycy przegrali wojnę, to on pojechał i sobie charakterię zrobił. Ważniejsze tak, kościoły były, polska szkoła, polskie gimnazjum. Na wysokim poziomie. I ten. Czy Chińczycy lubili na przykład Polaków? Chińczycy tak, bardzo dobrze. A Rosjanów nie było, nazywali Lamouza. Lamouza, te duże czapki kozackie, Lamouza. Proszę pana, bo jak to powstanie było jeszcze, mnie nie było na świecie, to bokserskie, to oni topili Rosjanie, nie Rosjanie, kozacy, topili Chińczyków w rzece. Kto przypłynął, ten przypłynął, a kto nie, to ginęły rodziny. I u nas taki Chińczyk był,
taki nasz dyrektor, jak my nazywaliśmy zawsze w domu, malował tam nam dom, coś trzeba zrobić, i on właśnie przepłynął tą rzekę, a jego cała rodzina zginęła. Sungari. I nad tą rzeką był jacht-klub, można było jacht wynająć, piękny był lokal był nad samą rzeką, tak powiem panu, że był przytułek polski, bursa była. Bursa to było dla uczniów, którzy, dajmy na to, rodzice mieszkali gdzieś poza Harbinem. Mm-hmm. To bursa była, którzy mieszkali chłopcy, bo chłopcy. A i dziewczynki też, bo ja też mieszkałam tam parę, bo ja dość daleko od gimnazjum byłam, a małą dziewczynką to mamusia bała się mnie autobusem puszczać, więc ja mieszkałam w tej bursie, ale ja uciekłam potem. Autobusy były. Były taksówki, autobusy, no i te riksze były też, ale my nie jeździliśmy, bo szkoda było Chińczyków tych. Człowiek, żeby ciągnął człowieka, jakoś się... Ja jeździłam tam parę razy może, ale tak to nie. Ale Chińczycy, jak modlili się, słuchajcie, w kościele, to niech Europejczyk się je nauczy. Jak ona weszła do kościoła, czy Chińczyk, czy choj, po pierwsze miała szal zawsze. I tylko modliła się, nie rozglądała się tak, jak my rozglądamy się, nie. Chińczyk, jeżeli katolik jest, to bardzo wierzący.